Witam wszystkich serdecznie. Kolejny dzień analiz. Co tu się dzieje pod dachem? To jest komin numer 3, który chciałbym zdemolować za kilka lat, ale teraz tak patrzę. Troszkę mam palce z silikonu, bo uszczelniałem. Co tu się dzieje? Tu zaczyna wszystko pękać, bo jest tak zwane nieprzemyślane osłabienie. Tu na jednym poziomie są wszystkie trzy kratki. Czyli na poziomie jednej cegły wszystkie są trzy kratki. I to się zaczyna rozchodzić. Teraz mi daje to wszystko sens. Musiał wyłączyć światło. Ale normalnie widać, no tutaj widać. Widać normalnie światło z zewnątrz. Czyli po prostu, tak to zobrazując wprost, jak jest komin, tak. On się zaczyna przechylać w tą stronę. Dlatego mi się zaczyna tam, z tamtej strony wszystko otwierać. Więc warto patrzeć na takie małe poszlaki i to wszystko powinno dawać później sens. Z tej strony nic nie widać, tylko pajęczyny. Ja to kiedyś tutaj uszczelniałem pianką, niestety. I teraz nie umiem sobie wyobrazić, co tu się dzieje za bardzo. No ale tutaj muszę z tym zacząć walczyć, bo ten komin zacznie się coraz bardziej kłaść, jak to się mówi, i może zrobić się niebezpiecznie, ale na szczęście tu są niedaleko krokwie, łaty i tak dalej, ale no muszę się z tym gibnąć. Maksymalnie w przyszłym roku muszę to usunąć, niestety. Jeszcze nic nie ruszyłem z tym kominem. Dzisiaj uszczelniałem ten komin, bo znalazłem przyczynę, czemu cieknie. Po prostu blacha. Postaram się pokazać. Blacha, która jest obróbką kominową, dostała prześwitek. Jak to się mówi. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo jest tak wymieszane światło. O, takie coś jest. Po prostu to było przeżarte na wylot. I dlatego ja tutaj miałem miski, żeby to zbierać, no ale mi to nie dawało spokoju, skąd aż tyle tego wszystkiego jest. No i doszedłem do tego, co jest grane. No. Trwa to chwilę, ale coraz dalej, żeby podratować ten mój komin. No, a z tym się muszę gibnąć. Muszę zacząć robić rusztowanie i prawdopodobnie będzie typowy polski urlop, czyli remont. W moim wypadku nie remont, tylko demolizacja, czyli wywalenie tego komina, uzupełnienie łat, uzupełnienie dachówek. Jak już będę tam na górze, to zobaczę, jak tam rajtary się trzymają. No taka dłuższa, smutniejsza historia. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mam dach, no to muszę go lubić. I on musi mnie też polubić, bo musimy pracować razem, żeby było sucho. To nic. Do zobaczenia, do następnego.